Cześć, to Natalia Zastępa, a to są moje Insta-historie. O, to był mój koncert w ogóle. To był mój koncert charytatywny w powiecie. To chyba jest moje pierwsze zdjęcie na Instagramie, tak? Wiedziałam, że je wygrzebiecie, jak już mi powiedzieliście, o co tu chodzi. To był super koncert. Chyba z 4 lata temu? 5? A w sumie to jest takie ciekawe, że to było generalnie tak jakby patrząc niedawno, a tyle się zmieniło w ogóle jakby same moje koncerty i wszystko. Ale lubię bardzo to zdjęcie. No to jest ten, The Voice Kids. The Voice Kids. Pamiętam, to było chyba przed bitwami jakoś tak. Złapaliśmy się z trenerami, żeby szybko zrobić zdjęcie, bo wszyscy byli zestresowani. Myśleli, ja może odpadnę, potem nie będzie czasu, a taka super pamiątka była. I to z Dawidem, a tam chyba w tle jest Weedy, jego piesek tam, taki kawałeczek jest. Tak w rogu. To jest przesłuchanie The Voice of Poland rok temu. No co ja mam powiedzieć o tym zdjęciu? No widać chyba jaka jestem szczęśliwa, tak? 3 fotele, jeszcze mogłam wybrać mojego trenera Michała, więc no co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Tylko radość, nie? A to z koncertu, to z mamą byłam. Mama tutaj siedzi, to tak pamięta chyba. 40-lecie Bajmu, bo ja w ogóle kocham Bajm jako zespół. Najbardziej te stare kawałki, stare płyty. I to było w zeszłym roku właśnie, Bajm miał trasę na 40 lat i byłyśmy z mamą razem na koncercie, chyba w Krakowie to było. No, więc był ogień. Było Józek, nie daruję ci tej nocy, co im panie dasz, małpa i ja, wszystko, więc ja byłam w niebo wzięta. O, to był koncert Artyści Przeciw Nienawiści. To gdy śpiewaliśmy wtedy w czwórkę, ja, Patryk, Zuzia i Marta. Powiedz mi to w twarz. Wow, to było niesamowite w ogóle wydarzenie, tyle osób zaangażowanych w tą akcję. Powstał teraz film też dotyczący właśnie tego projektu. I chyba z tego co wiem, to w przyszłym roku też ma być taki koncert, więc w ogóle super, że jest ta akcja dalej, jakby inicjatywa nie umarła, że tak powiem. To było w ogóle dla mnie też niesamowite przeżycie, nie dość, że jakby sama idea była świetna, to też zaśpiewać w Atlas Arenie tyle ludzi. To chyba była największa publiczność, dla której śpiewałam tak w sensie na żywo, bo oczywiście w programie to wiem, że ogląda kilka milionów, ale że wyszłam i widziałam faktycznie te kilka tysięcy osób, to było naprawdę niesamowite wydarzenie. A to super zdjęcie. Ojejku, to miałam chyba z 11 lat, ja pamiętam, to był festiwal piosenki dziecięcej w Opolu. Jestem w ogóle spod Opola i to był mój pierwszy raz w amfiteatrze. W sensie, że mogłam wejść na scenę i zaśpiewać, to było tak niesamowite dla mnie przeżycie. Jeszcze ja w tym w czasie ja nie rozróżniałam filharmonii od amfiteatru i myślałam, że to będzie w ogóle festiwal filharmonii i tak w filharmonii już byłam, to taka w ogóle bez takich aż wielkich emocji, a potem weszłam i patrzę, taka scena. Jeszcze właśnie na przykład pani Beata Kozidrak też debiutowała tam z Bajmem, więc dla mnie to w ogóle było mega przeżycie. Nie chciałam w ogóle wychodzić stamtąd, to były próby wtedy. Śpiewam Kolorowy wiatr z repertuaru pani Edyty Górniak. Tak, to było super. A to był w tym roku, to był Taniec z Gwiazdami. Tak chciałam zatańczyć, ale nie, zagrałam sobie... Co wtedy tam graliśmy? Nie pamiętam, ale to było coś hazardowego. Hazard wszedł. Super w ogóle to był występ, ale tak się stresowałam, bo to tak trzeba było śpiewać, wysokie buty, ten parkiet. Jeszcze trzeba było tam grać i ja po prostu tam ćwiczyłam podzielność swojej uwagi. Normalnie czułam się jak w musicalu.